Ile to jest 7 setek razy 10? Przyjrzyjmy się może na początek tej części wyrażenia razy 10. Takie mnożenie razy 10 możemy wykonać posługując się pewnymi prostymi schematami. Jeden z tych sposobów mnożenia liczby całkowitej razy 10 to dopisanie na końcu tej liczby całkowitej zera, na końcu czyli po prawej stronie. Jeżeli mamy liczbę całkowitą, na przykład 9 i mnożymy ją razy 10, to wynikiem tego mnożenia będzie 9 z 0 na końcu po prawej, czyli 90, bo 9 razy 10 to to samo co 9 dziesiątek, a 9 dziesiątek to 90. Zacznijmy obliczenia od wykorzystania tego właśnie schematu. Mamy tutaj 7 setek, 7 razy 100, czyli 700, i mnożymy to razy 10, czyli korzystając z tego schematu, Dopisujemy na końcu po prawej 0. Jeżeli mamy 700 razy 10, to będzie to 700 i dopisane 0 na końcu, albo inaczej 7000. Czyli 700 razy 10 równa się 7000. Istnieje też inny sposób mnożenia liczby całkowitej razy 10. Sposób, który polega na przesunięciu wszystkich cyfr mnożonej liczby całkowitej o jedną pozycję w lewo. Albo inaczej mówiąc przesunięcie o jedną pozycję w stronę większych wartości. Zaznaczmy najpierw jakie wartości mają cyfry na poszczególnych pozycjach. Co oznaczają? To są pozycje od jedności do tysięcy, a to są określane przez cyfry na tych pozycjach wartości. Przed chwilą, kiedy według poprzedniego schematu mnożyliśmy 9 razy 10, dziewiątka przesunęła się o jedną pozycję w lewo, przesunęła się z pozycji jedności na pozycję dziesiątek. W wyniku otrzymaliśmy 9 dziesiątek. Na pozycji jedności nie mamy nic, więc wpisujemy tutaj 0, mamy 0 jedności, czyli 9 razy 10 równa się 90. Oczywiście otrzymujemy taki sam wynik jak w przypadku poprzedniego sposobu mnożenia, ale otrzymujemy go w trochę inny sposób. Przez przesunięcie wszystkich cyfr mnożonej liczby całkowitej o jedną pozycję w lewo. Mnożenie razy 10 powoduje przesunięcie cyfr w lewo. Jeżeli zastosujemy ten pomysł do rozwiązania tego samego zadania, to 7 setek, jeżeli przesuniemy wszystkie cyfry liczby 700 o jedną pozycję w lewo, to otrzymamy Tysiące, 7 setek razy 10 to 7 tysięcy, albo jak już widzieliśmy wcześniej, 7 tysięcy. Każdy z tych sposobów obliczania jest dobry i każdy z tych wyników prawidłowy. Zastosujmy podobny pomysł do dzielenia. Jeżeli będziemy chcieli podzielić przez 10, to jak pewnie podejrzewacie, ponieważ dzielenie jest działaniem odwrotnym do mnożenia, to nasze schematy Wykorzystamy również w odwrotną stronę, w drugą stronę. Zamiast dodawać 0 do liczby całkowitej, skreślimy na końcu 0, na końcu czyli z prawej strony. Jeżeli mamy na przykład 40 podzielone przez 10, to wystarczy skreślić 0 na końcu 40. I otrzymujemy w wyniku 4. Jeżeli podzielimy 40 na grupy po 10, to takich grup będzie 4. Jeżeli zastosujemy ten schemat do podzielenia 212 dziesiątek przez 10, czyli 2120 na końcu tej liczby jest 0, przez 10, to według tego schematu wystarczy, że skreślimy to końcowe 0, czyli zostaje 212 i taki jest wynik tego dzielenia. Możemy też zastosować schemat przesuwania cyfr na odpowiednie pozycje. Jeżeli spojrzymy na cyfry na poszczególnych pozycjach, to dzielenie przez 10 zamiast przesuwać cyfry w lewo, jak poprzednio, powoduje przesunięcie w stronę mniejszych wartości, czyli w prawo. Liczba, której odpowiednie cyfry wskazują pozycje o 1 mniejsze niż 212 dziesiątek, czyli wynik dzielenia 212 dziesiątek przez 10, to po przesunięciu wszystkich cyfr o jedną pozycję w prawo, w mniejszą stronę, 212 Jedności, a to jest równe, tak jak obliczyliśmy przed chwilą 212. Czyli, żeby obliczyć 212 dziesiątek podzielone przez 10, możemy skreślić jedno zero na końcu liczby, którą dzielimy przez 10, albo, wykorzystując znajomość wartości, jakie wskazują cyfry na poszczególnych pozycjach, przesunąć cyfry w stronę mniejszej wartości, czyli w prawo. Każdy z tych sposobów jest poprawny. W wyniku zastosowania każdego z nich otrzymujemy 212 jedności.